Zazdrość. Któż z nas jej nie doświadczył? Dzisiaj porozmawiamy sobie nieco o zazdrości. Naturalnie oddzielimy sobie, czym jest uczucie zazdrości, czym jest postawa zazdrości. Dowiesz się, dlaczego uczucie zazdrości ma wiele wspólnego z małym, skaczącym i merdającym ogonkiem pieskiem oraz dlaczego postawa zazdrości jest bardzo głupia. I poznamy też najlepsze, najbardziej skuteczne lekarstwo na postawę zazdrości. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Na początek zrobimy sobie pewien eksperyment myślowy. Zapraszam was, moi drodzy słuchacze, do tego, żebyście wyobrazili sobie taką sytuację, że pewnego dnia przez całe bite 11 godzin nic nie robicie. Totalnie nic. Stoicie bezczynnie, z nikim nie rozmawiacie, nie wykonujecie żadnych czynności, nie wiem, nie macie przy sobie smartfona, jakichkolwiek urządzeń multimedialnych, nic. Po prostu cały dzień stoicie bezczynnie, 11 godzin dokładnie. I teraz pomyślcie sobie, co takiego możemy czuć po tych 11 godzinach. Jak się może czuć człowiek, który 11 godzin spędził nic nie robiąc? Myślę, że takie doświadczenie jest bardzo niszczące, takie degradujące człowieka. Ktoś, kto spędzi 11 godzin nic nie robiąc, myślę, że ma takie poczucie, że ten dzień był do kitu, że był zmarnowany, że nic się takiego nie wydarzyło, że nic dobrego nie zrobiłem, że nie pracowałem. Myślę, że towarzyszą temu różne nieprzyjemne uczucia, złość, żal, smutek, frustracja i tak dalej. To jest, moi drodzy, coś bardzo ważnego i zanim przejdziemy do rozważenia Słowa Bożego, które dzisiaj czytamy i rozważamy w Kościele, chciałbym, żebyśmy mieli ten obraz w pamięci. Człowieka, który przez 11 godzin, cały dzień bezczynnie stoi, nic nie robi i to, w jaki sposób wygląda później jego serce, jego umysł, jak on się czuje, jakie myśli, uczucia jemu towarzyszą. A tymczasem, moi drodzy, sięgamy po Słowo Boże. Dzisiaj w Kościele w niedzielę, dzisiaj mamy 25. niedzielę w ciągu roku, czytamy i rozważamy fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 20, wersety 1 do 16a. Lekcjonarz tytułuje ten fragment, jest napisane, że to jest przypowieść o robotnikach w winnicy. Nie będę, moi drodzy, odczytywał całego tego fragmentu, ale go opowiem. Dlatego ci, którzy nie czytali dzisiaj tego słowa, a słuchają to w jakichś, nie wiem, okolicznościach różnych, że nie mają możliwości sięgnąć po Biblię, pozwólcie, że ja opowiem tę przypowieść, taką narrację sobie tutaj zrobimy. Moi drodzy, więc przypowieść mówi nam o tym, że jest pewien gospodarz, który jest właścicielem winnicy i postanowił wyruszyć na rynek, na miejsce, gdzie byli zgromadzeni ludzie, po to, żeby wynająć różnych ludzi do pracy w swojej winnicy, tak, żeby spędzili tam czas pracując i żeby sobie zarobili tam jakiegoś grosza, a konkretnie denara. I tak jest, moi drodzy, tutaj napisane, że ten gospodarz wychodził na rynek o różnych porach. Najpierw wyszedł wczesnym rankiem, później jest napisane, że wyszedł około godziny 3, później 6, 9 i na końcu około godziny 11. I teraz, moi drodzy, malutka dygresja. Kiedy słyszymy w Piśmie Świętym, że czytamy o czymś, jakimś wydarzeniu, że miało miejsce na przykład o godzinie 9, to teraz się zastanawiamy, jaka to jest godzina na nasz czas. Najłatwiej, moi drodzy, sobie dodać 6 godzin do przodu. Czyli jeżeli coś się działo o godzinie 9, to na nasze to była godzina 15. Choćby nasz Pan Jezus Chrystus, czytamy, że przed Jego śmiercią mrok ogarnął całą ziemię od godziny 6 aż do godziny 9. To godzina 9 to był moment Jego śmierci, czyli na nasze 15. Wiemy, że o 15 Pan Jezus umarł. A choćby czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy po zstąpieniu Ducha Świętego apostołowie byli tacy pobudzeni mocą Bożą, i ludzie myśleli, że oni się po prostu spili jakimś młodym winem i mówią tak, przecież dopiero jest 3 godzina dnia. Czyli to była, moi drodzy, jaka godzina?
Oczywiście, że 9 rano, a oni już wyglądali, jakby byli pod wpływem. Ale nie byli pod wpływem młodego wina, tylko pod wpływem Ducha Świętego. Więc moi drodzy, nasz gospodarz wychodził o różnych godzinach. Wyszedł wczesnym rankiem, możemy podejrzewać, że to była 6 rano, później o godzinie 3, czyli o 9, później o 6, czyli o 12, dalej o 15 i ostatni raz nasz gospodarz wyszedł po robotników o godzinie 17. I oni pracowali tam 12 godzin, od 6 do 18 i wychodził kolejno po tych robotników, z tymi pierwszymi umówił się, że za pracę dostaną denara, później się umówił z kolejnymi, że dostaną słuszną zapłatę i wychodził, aż w końcu do tych o godzinie 17 wyszedł. Została tak naprawdę godzinka pracy do 18 i on się ich pyta, ten gospodarz, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Oni odpowiadają, no bo nas nikt nie najął. I gospodarz mówi do nich, no to dawać do winnicy, idźcie i wypracować. I moi drodzy, teraz chciałbym, żebyśmy skupili naszą uwagę na tych ludziach, do których gospodarz wyszedł o godzinie 17, bo do nich się odwołamy w tym przykładzie, o którym mówiliśmy na początku, bo to są oni, którzy, tak jak mówi Ewangelia, to pytanie zadane im, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Więc to są, moi drodzy, ludzie, którzy cały dzień stali bezczynnie na rynku, nic tam nie robili, czekali na coś, aż ktoś przyjdzie i ich wynajmie, więc wyobraźmy sobie ludzi, którzy 11 godzin, no bo pewnie tam byli od rana aż do tej 17, po prostu stali bezczynnie na tym rynku, nic nie robili, aż w końcu ktoś przyszedł i ich jakoś uratował i dał im pracę. Więc mamy różnych pracowników, którzy byli w tej pracy różną ilość godzin, niektórzy cały dzień pracowali, znosili ten ciężar upału, spiekoty, jak później usłyszymy. I kiedy przychodzi ten moment rozliczenia się z różnymi pracownikami, najpierw przyszli ci, którzy najmniej pracowali. Ci, którzy pracowali godzinkę, przyszli i otrzymali po denarze. I tak tutaj jest ta narracja ułożona, że ci, którzy pracowali najdłużej, otrzymali na końcu zapłatę i oni spodziewali się, że dostaną więcej, ale przecież umówili się o denara. Umowa była taka jasna, jest to tutaj napisane, że umówili się o denara. Oni zobaczyli, że ci, którzy pracowali godzinkę, też dostali denara, więc myśleli, że oni dostaną więcej, ale przecież umówili się o denara. I co takiego dalej się dzieje? Zaczęli oni, moi drodzy, szemrać. Nie podobało im się to, że wszyscy porówno dostali. I tutaj jest taki piękny... To przeczytam, moi drodzy. To są piękne słowa tego gospodarza. Pozwólcie, że odczytam te słowa. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Moi drodzy, bardzo, bardzo lubię tę przypowieść i też te zdanie, ten taki, ja sobie wyobrażam, w jaki sposób mówi to ten gospodarz z takim wielkim pokojem w sercu, z taką pewnością, że to, co on robi, jest naprawdę słuszne. I moi drodzy, chciałbym zwrócić uwagę na to, że wśród tych robotników, którzy pracowali najdłużej, w ich sercu pojawia się co? Zazdrość. O tym mówi Ewangelia, kiedy gospodarz mówi... Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? To złe oko, o którym czytamy, słyszymy, to jest symbol zazdrości, że w sercu tych robotników, którzy najdłużej pracowali, pojawiła się zazdrość o to, że tamci, którzy pracowali godzinkę, też dostali denara. I moi drodzy, teraz przejdziemy sobie do tej zazdrości. O co z nią chodzi? Niektórzy kaznodzieje, może kiedyś słyszeliśmy coś takiego, że zazdrość to jest najgłupszy grzech, o jakim sobie możemy pomyśleć, dlatego że porównując to do innych jakichś grzechów, takich głównych, no to widzimy, że w każdym grzechu jest jakaś taka korzyść, za nim się kryje. W sensie takim, że no jakikolwiek grzech byśmy sobie nie wymyślili, no to w nim jest jakaś taka bardzo krótkotrwała i taka zwodząca, dobra konsekwencja, tak? Jakaś taka bardzo krótkotrwała, po którą no, sięgamy, bo jesteśmy przekonani, że to nas jakoś zaspokoi, no, ale później jesteśmy oszukani. Ale w większości grzechów jest ten element jakiejś takiej doraźnej korzyści, którą otrzymujemy. Oczywiście w dalszych konsekwencjach to
w ogóle idzie w odwrotną stronę, że jest zniszczenie relacji i tak dalej. Rozumiemy, o co chodzi. Ale moi drodzy, do czego zmierzam? No, mówi się, że ta zazdrość jest bardzo głupim grzechem, no bo z tego nic nie ma. Nic z tego nie mam, że komuś zazdroszczę, że się zastanawiam, o, że ktoś tam ma więcej ode mnie, czy dóbr materialnych, czy jakichś tam rzeczy, nie wiem, przedmiotów, czy ktoś ma lepsze relacje, lepiej mu się układa w pracy, w życiu i tak dalej. No nic z tego nie mam, naprawdę, tylko jakaś frustracja, takie jakieś przykre porównywanie się, nic z tego nie ma. I moi drodzy, chciałbym, żebyśmy też zobaczyli bardzo ważną rzecz i ja o tym chyba mówiłem niedawno też na jednym z tutaj podcastów, ale nieważne, chcemy tutaj powtarzać sobie różne takie podstawowe prawdy, o tym, że ta zazdrość jest bardzo, ale to bardzo iluzoryczna. Bardzo iluzoryczna, bo odwołując się do tej przypowieści, o której słyszeliśmy, ci, którzy pracowali cały dzień, owszem, to było bardzo trudne, musieli znosić ten upał, trud, rano było pewnie zimno, później grzało słońce, bardzo ciężko się pracowało w tej winnicy, ale oni pracowali. To było dla ich rozwoju. Człowiek, kiedy pracuje, no ma takie przekonanie, że ten czas był no dobrze wykorzystany jeszcze, kiedy dostaje sprawiedliwą zapłatę, taką, jaką się umówił, tak jak było w tej przypowieści. A jednak pojawia się zazdrość. I zwróćcie uwagę, no czego oni zazdroszczą? No tego denara, że też mają tyle, ale oni nie widzą, co za tym denarem się kryje. W sensie, ile cierpienia, takiej degradacji człowieka kryło się za tym, że oni 11 godzin stali bezczynnie na tym rynku. I oni, którzy zazdroszczą, tego nie wiedzą, nie widzą tego, nie znają, że oni przyszli do tej winnicy tacy no naprawdę mocno sfrustrowani, że za tym denarem kryje się bardzo wiele frustracji, jakiegoś takiego niespełnienia. To wszystko, co im towarzyszyło przez te 11 godzin, nic nie robienia. Moi drodzy, oni tego po prostu nie widzieli, nie wiedzieli, że za tym jednym denarem kryło się wiele trudu, cierpienia i takich przykrości związanych z tym, że po prostu nic nie robili przez ten cały dzień. I zwróćcie uwagę, że nic nie robienie jest dla człowieka bardzo takie degradujące. Zwróćcie uwagę, że kiedy jest bezrobocie, wtedy też wzrasta, nie wiem, alkoholizm, jakieś przestępczość, po prostu chociażby, nie wiem, w naszym życiu, kiedy jest taki dzień, kiedy nic nie robimy i tak nie wiemy, co ze sobą zrobić, to często jakieś głupoty do głowy przychodzą, jakieś pokusy. Po prostu ludzie robią głupie rzeczy też z tego powodu, że nic nie robią, że niczym się nie zajmują, że nie mają żadnej pracy, zajęcia i tak dalej. Czyli zmierzam do tego, moi drodzy, że za tymi 11 godzinami bezczynności kryje się wielkie cierpienie, coś, czego nikt przecież by nie zazdrościł, czy komuś zazdrościmy to, że po prostu cały dzień nic nie robi i jest tym zmęczony, tym nic nie robieniem sfrustrowany, czy komuś tego zazdrościmy? No nie. I chodzi o to, moi drodzy, że oni tego nie wiedzieli. I tak samo jest w naszym życiu, że my, kiedy komuś zazdrościmy, i dlaczego zazdrość jest głupia? Dlatego, że w niej kryje się zawsze iluzja, że my, kiedy komuś zazdrościmy czegokolwiek, czy to dóbr, czy relacji, czy czegoś w pracy, my nie wiemy, co tam jest w tym człowieku, któremu zazdrościmy. My nie wiemy, ile się za tym kryje jakiegoś wewnętrznego cierpienia, bólu, krzyża, nie wiem, zmagania się, jakichś konfliktów, kryzysów. My tego nie wiemy, bo tego nie widać na zewnątrz. Tego nie widać. My tylko widzimy właśnie jakąś zewnętrzną postawę, jakieś dobro i tak dalej, a nie wiemy, co się kryje za tym wszystkim w tym człowieku. Bóg to wie. Bóg zna nasze serca, On to wie, a my tego nie wiemy. I dlatego postawa zazdrości jest bardzo głupia, bo to jest iluzja. To jest iluzja, kiedy zazdrościmy, bo my zazdrościmy czegoś tam, co widzimy na zewnątrz, tak jak oni tego denara, a nie wiedzą, co się za tym kryło. Ile zmagań, ile cierpienia, ile różnych wątpliwości i tak dalej. Czyli warto sobie zobaczyć, kiedy przychodzi do nas zazdrość, nas atakuje i chcemy ją po prostu już tutaj u korzeni jakoś tak wyciąć, po prostu ją trochę tak ośmieszyć, że ta zazdrość, ona jest bezsensowna, że często nie ma czego zazdrościć, bo za tym, co zazdrościmy, bardzo często kryje się wiele, wiele, wiele różnych spraw, tajemnic, które już takie super świetne nie są, a których przecież byśmy wcale ich nie chcieli, byśmy ich nie zazdrościli, gdybyśmy o tym wiedzieli. To teraz, moi drodzy, jeżeli obnażyliśmy sobie taką głupotę zazdrości, taką iluzję, która się kryje za tym, to teraz chciałbym, żebyśmy sobie rozróżnili, to jest bardzo ważne, żeby umieć rozróżnić
zazdrość jako emocja, uczucie i zazdrość jako postawa. Więc najpierw zazdrość jako jedna z emocji. Moi drodzy, to jest całkowicie, absolutnie normalne, że każdy człowiek w swoim życiu w różnych momentach, okolicznościach będzie doświadczał uczucia zazdrości. To uczucie nie jest przyjemne, to nie jest tak, że my bardzo chcemy jego doświadczać, czuć zazdrość w sercu, ale ono jest. To jest normalne. Każdy człowiek z racji tego, że jest człowiekiem, doświadcza i przeżywa całą paletę uczuć, i tych, które są przez nas pożądane, przyjemne, jak radość, spokój i takie różne inne sprawy, ale są też uczucia nieprzyjemne, których byśmy bardzo nie chcieli doświadczać. Pośród nich myślę, że jest też zazdrość, chociażby, nie wiem, złość, agresja, frustracja, smutek i tak dalej. To są wszystko normalne uczucia, które towarzyszą każdemu człowiekowi. I jednym z takich uczuć jest zazdrość. To jest bardzo ważne, moi drodzy, żeby wybrzmiało to po raz kolejny, już chyba milionowy raz, że uczucia nie są grzechem. To tak jakby uważać, że grzechem jest, no nie wiem, że teraz mnie swędzi ręka. O, to jest grzech, bo mnie ręka swędzi. No nie, to jest część mojego człowieczeństwa, że mnie teraz swędzi ręka, więc się podrapię. I tak samo jest, moi drodzy, z uczuciami. Uczucia to jest część naszego człowieczeństwa i to jest normalne, że przeżywamy różne uczucia. Tak samo uczucie zazdrości może się zrodzić w różnych sytuacjach, okolicznościach i to jest całkowicie normalne. I to nie jest grzechem. Uczucie żadne nie jest grzechem. To jest bardzo ważne, żeby to sobie powiedzieć, rozgraniczyć, bo też osoby duchowne słyszałem, że popełniają błędy w tym. Bo uczucie nie jest grzechem, nie jest złem. Uczucie to jest naturalne zjawisko, normalne, z którym teraz właśnie, co robimy z uczuciem zazdrości? Tak jak powiedziałem na początku, uczucie zazdrości możemy sobie porównać do takiego pieska. Ten piesek przychodzi, skacze tutaj wokół nas, jest taki hałaśliwy, szczeka, macha ogonem, zwraca na siebie uwagę. I teraz co robimy z takim pieskiem? No chodź piesku tutaj, wezmę cię piesku na rączki, pogłaszczę, ładny piesek, pogłaszczę sobie pieska, trochę go ponoszę na rączkach i puszczę. Niech sobie idzie ten piesek, niech da mi spokój. I tak, moi drodzy, może takie trochę infantylne porównanie, ale myślę, że ono jest takie trafne. Chodzi o to, że z każdym uczuciem tak postępujemy. No, dobrze, że ono przyszło, ono jest, pogłaszczę je, czyli przyjmę, zaakceptuję to uczucie i się nim nie zajmuję. Czyli tego pieska nie dokarmiam, nie bawię się z tym pieskiem. Mówię, chodź tu piesku, pobawimy się, pobiegamy. Czy mu dam jakąś karmę, żeby się nażarł i był wielkim takim psem i będzie nam tu szczekał głośno? Nie, nic takiego nie robimy. Przyjmujemy pieska, głaszczemy go i odstawiamy. Tak robimy z uczuciami. Przyjmujemy je w sposób łagodny, cierpliwy i zostawiamy. Nie karmimy ich. One miną. Jak każde uczucie, tak samo i uczucie zazdrości, ono minie. Więc to jest normalne, kiedy jakieś dziecko chociażby w szkole, powiedzmy, jest bardzo pilne i się uczyło i tak, no i dostało ze sprawdzianu 5, a jego kolega z klasy tam się nie bardzo uczył i coś tam wywinął może i dostał 5+. I tego pierwszego teraz uczucie zazdrości. Więc to jest normalne. Nie należy się tym jakoś dziwić, nie wiem, złościć się na siebie. To jest normalne, że takiego uczucia doświadczamy. Ale teraz, moi drodzy, od tego odróżniamy, od uczucia, postawę zazdrości. Kiedy ma miejsce postawa zazdrości? No kiedy pod wpływem uczucia jest jakiś czyn, do czegoś, do jakiegoś zachowania dochodzi. Choćby ten wspomniany wcześniej uczeń, później jest, mają WF, biegną razem, a ten mu ciach podstawił nogę z zazdrości, żeby się wywalił, no i niech ma, bo on lepiej ode mnie, to ja mu podstawię nogę, niech ma gorzej. I oczywiście postawa zazdrości jest grzechem, czyli postępowanie pod wpływem tego uczucia jest grzechem. Więc tutaj jest ten wymiar już i moralny, i wymiar duchowy. Jeżeli to od nas zależy, że pod wpływem tego uczucia, którego doświadczamy, które nas ogarnia, ma miejsce jakieś działanie, postępowanie, to już będzie bardzo niszczące. Postępowanie pod wpływem zazdrości, kiedy mamy na celu kogoś zniszczyć, komuś zrobić krzywdę, kogoś jakoś tak dewaluować, czyli obniżyć jego wartość, to będzie bardzo niszczące i nie tylko dla tej osoby, ale też dla mnie, dla mojego serca. I teraz, moi drodzy, teraz jest też ta kwestia. Taki jest tytuł tego podcastu, czyli lekarstwo na zazdrość. Tak jak powiedziałem, zazdrość to jest taki towarzysz naszego życia, jako ta emocja, uczucie, które się w nas pojawia.
Teraz w jaki sposób mamy sobie z tym radzić, oprócz tego, że przyjmujemy te uczucia, ale też, żeby zapobiegać tej postawie zazdrości, czyli takiego pielęgnowania w sobie. Postawa zazdrości to jest coś takiego, kiedy cały czas się oglądamy na kogoś, na innych, patrzymy, a ten ma lepiej, ten ma więcej, ten ma tak, a ja mam tak, a ja bym chciał mieć tak, jak on ma, ale nie mam. I to jest postawa zazdrości, kiedy ja moją wolą w sposób może świadomy bardziej lub nie, ale mam wolę i mogę tak zadecydować i decyduję, że po prostu patrzę się na wszystkich innych dookoła. Patrzę, ten ile ma, ten ma tamto, a ja tego nie mam. I to jest postawa zazdrości. Niszcząca. Bardzo, bardzo niszcząca. Niszcząca relacje z Bogiem, z innymi, z samym sobą. I teraz, moi drodzy, lekarstwo. Jakie jest lekarstwo na zazdrość? A lekarstwo jest uniwersalne, zawsze skuteczne i tak naprawdę jedyne. Są może jakieś takie choroby, gdzie się przepisuje zawsze to samo lekarstwo, to jeżeli ktoś przychodzi do duchownego, chociażby do mnie, z chorobą zazdrości, zawsze, zawsze dostaje na recepcie to samo lekarstwo. No i nie trzeba chodzić do apteki, nie trzeba nic tam wykupywać, bo to jest lekarstwo dostępne nam zawsze i wszędzie, w każdym momencie. Jakie to jest lekarstwo? Może ktoś się domyśla, a może nie. Tym lekarstwem jest, moi drodzy, wdzięczność. Wdzięczność. I teraz odwołując się do tego przykładu z Ewangelii, do tej przypowieści. Tutaj zazdrość polegała na tym, że oni oglądają się, no a on ma denara, oni też mają denara, a ja bym chciał więcej. To wdzięczność polega na tym, że ja dostaję tego denara i ale super, mam denara, dostałem denara, wynagrodzenie za moją pracę, tak się umówiłem, ale się cieszę, uczciwie za moją pracę dostałem denara, ale super, mam tego denara, jest świetnie. Wdzięczność. Wdzięczność to jest, moi drodzy, postawa taka konkretna, że ja uznaję, najpierw dostrzegam jakieś dobro w moim życiu. Czy to jest dobro materialne, czy to jest dobro związane z osobami, z relacjami, dobro, nie wiem, z okolicznościami, chociażby nawet, nie wiem, z pogodą, że teraz patrzę za okno i pięknie świeci słońce mi tu do pokoju. Wdzięczność, czyli ja to uznaję, że takie dobro jest i uznaję to jako dar, że to jest dar, tak jak ten denar, on go dostał. Ja uznaję jako dar to, co mam, to, co mnie otacza, ludzie wokół mnie, to jest dar. I ja chcę po prostu za to dziękować. Czyli postawa wdzięczności to jest postawa, w której skupiamy się na tym, co mam, na tym, co jest, nie na tym, czego nie ma. Zazdrość to jest skupianie się na tym, czego nie mam. I to nic nie zmienia, nic nie daje. A wdzięczność to jest takie pielęgnowanie i skupianie się na tym, co mam, na tym denarze, który dostałem. Czyli postawa wdzięczności polega na tym, że ja konkretnie patrzę na moje życie. I mogę, ja to w ogóle często robię od samego rana, w sobie wzbudzam wdzięczność. Kiedy, nie wiem, rano jestem pod prysznicem, biorę prysznic, to już sobie w głowie wzbudzam wdzięczność względem Boga za ten dzień, za ten poranek, że wstałem, że Bóg jest tak dobry, że będę zaraz modlił się, że będę czytał Słowo, że spotkam wielu ludzi, że będę mógł ten dzień dobrze wykorzystać. I później tak samo na koniec dnia wdzięczność sobie wzbudzam za to, co się wydarzyło w tym dniu, za to, kogo spotkałem, może też za jakieś trudne rzeczy, które mnie coś nauczyły. Wdzięczność to jest, moi drodzy, postawa takiego konkretnego nazywania dobra, szukania dobra, dostrzegania go, uznawania go jako dar od Boga i takiego cieszenia się też tym, cieszenia się tym denarem. Wow, dostałem denara, ale super. I na tym polega wdzięczność, że ja się cieszę, wow, ale mam świetnych ludzi wokół mnie, ale dzisiaj super osoby spotkałem, ale świetna rozmowa, ale dzisiaj kapitalne kazanie ksiądz powiedział w kościele, ale dzisiaj piękna pogoda, ale dzisiaj mnie czeka mnóstwo wspaniałych rzeczy, ale, cieszę się tym, uznaję to, że to pochodzi od Boga, jest mi dane jako łaska, dar i ja się tym cieszę, za to Bogu dziękuję, wdzięczność. To jest, moi drodzy, postawa, która jest lekarstwem zawsze skutecznym. Więc jeżeli dostrzegamy w naszym życiu takie tendencje do tego, żeby oglądać się na innych, żeby innym zazdrościć, żeby patrzeć, jak mam źle, a inni mają lepiej, to lekarstwo jest, moi drodzy, jedno. Polecam, zawsze skuteczne. To nie jest taka, wiecie, pigułka, tak jak tutaj na tym obrazku może widzicie, ale to jest coś, co wymaga konkretnej pracy, dyscypliny, czyli żeby wzbudzać w sobie wdzięczność, konkretnie nazywać
cieszyć się tym, przyjmować i dziękować Bogu za to, bo to pochodzi od Niego i to jest skuteczne lekarstwo. I to jest lekarstwo, które będzie nas otwierało i na Boga jeszcze bardziej, na Jego dary i na innych ludzi, bo będziemy radośni i zadowoleni i też będziemy tacy mieli w sobie pokój, radość. Także, moi drodzy, same plusy tej postawy, więc zachęcam do tego, żeby ćwiczyć w sobie postawę wdzięczności, która jest skutecznym lekarstwem na zazdrość. To króciutkie podsumowanie, moi drodzy. Dziś mówiliśmy sobie o zazdrości i rozróżniliśmy sobie uczucie zazdrości, które jest normalne, naturalne. To uczucie przyjmujemy łagodnie i sobie tak odstawiamy, niech ono sobie jakoś osłabnie, ale jest też postawa zazdrości, czyli kiedy w sposób świadomy koncentrujemy się na tym, czego nie mamy, szukamy, patrzymy na innych. Lekarstwem na to jest wdzięczność, czyli postawa patrzenia na to, co mam, na ludzi wokół mnie, na okoliczności i cieszenia się tym, dostrzegania dobra, dziękowania za to Bogu. I w taki sposób otwieramy się jeszcze bardziej na przyjmowanie Bożych darów i też leczymy w sobie tendencję do zazdroszczenia. Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję wszyscy moi drodzy słuchacze za to, że towarzyszycie mi, że wytrzymaliście do końca. Moi drodzy, sprawia mi to ogromną radość, kiedy mogę nagrywać, dzielić się z Wami różnymi myślami dotyczącymi rozważania życia duchowego, Kościoła i tego wszystkiego, także się cieszę. Już zapowiedziana niedługo seria o modlitwie ruszy, już mam wiele notatek tutaj sporządzonych, jakiś taki plan w głowie i myślę, że na dniach pojawi się pierwszy odcinek serii o modlitwie. I też, moi drodzy, zachęcam do tego, żeby jakoś tam komentować na YouTubie, dać lajka, serduszko na jakimś tam jakimkolwiek portalu, gdzie odbierasz to, żeby dać znać, może komuś polecić, udostępnić, żeby się tym dzielić, żeby to słowo biegło sobie dalej, żeby to ziarno słowo trafiało na jak najwięcej gleb ludzkich serc. Bardzo Wam dziękuję, codziennie pamiętam w modlitwie o moich słuchaczach, pozdrawiam serdecznie i Was wszystkich błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.